Krystyna Janda miała już dość ciągłych spekulacji i postanowiła raz na zawsze wyjaśnić pewne kwestie. W poruszającym komunikacie do swoich fanów, aktorka jasno stwierdziła, że nie ma nic wspólnego z pewnymi wydarzeniami, które wzbudzały kontrowersje. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to wyraziła swoje oburzenie. Janda, ikona polskiego kina, od lat cieszy się ogromną popularnością. A jako właścicielka dwóch teatrów aktywnie działa także w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi przemyśleniami na różnorodne tematy. Przed 15 października Janda koncentrowała się głównie na krytyce ówczesnych władz, z którymi miała trudne relacje. Jednak po wyborach humor aktorki wyraźnie się poprawił. Mimo tego, wciąż są pewne sprawy, które budzą jej niepokój i spędzają sen z powiek. Co skłoniło ją do zdecydowanego zabrania głosu, by uniknąć nieporozumień w przyszłości. Krystyna Janda w końcu zdecydowała się zareagować na sytuację, która od dłuższego czasu wzbudzała jej niepokój. Chcąc uniknąć dalszych niedomówień, wydała jasny i zdecydowany komunikat na swoich mediach społecznościowych. Facebook i Instagram są dla aktorki kluczowymi platformami, gdzie utrzymuje bezpośredni kontakt z fanami. Informuje o zmianach w teatrze, a także reaguje na krytyczne komentarze. Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi Janda musiała się ostatnio zmierzyć, są liczne fałszywe profile w mediach społecznościowych, które podszywają się pod nią. Sytuacja stała się na tyle poważna, że aktorka postanowiła zareagować, aby jasno określić, które konta należą do niej. Miarka się przebrała. Ogłosiła, podkreślając, tylko te dwa profile na FB są moje. Reszta nie, a jest ich 32. drugiej. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co jest tam zamieszczane, ani nie mam na to bezpośredniego wpływu. Pozdrawiam i kłaniam się, napisała Janda na Instagramie. Mimo, że jej oświadczenie miało na celu wyjaśnienie sytuacji, komentarze pod postem były w większości mało przychylne. Co tylko potwierdza, że problem fałszywych kąt i nieprzychylnych opinii nadal budzi wiele emocji.